Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Liczę, liczę, godziny sobie liczę, na ciebie już nie liczę. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne, Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Mary z Polski. Witam cię, Mary, bardzo serdecznie. Hello, bardzo mi miło. W ogóle co słychać, Mary, jak tam po koncercie wczoraj, bo widziałem na Instastory różne tam zapiski. Byłam w Wadowicach, pierwszy raz w życiu, bardzo miło, że pytasz, bo był to taki chyba jeden z naszych ostatnich koncertów plenerowych w to lato, no bo sierpień się już kończy, dlatego z taką euforią przywitaliśmy publiczność, a jeszcze bardzo ciekawe było to, że oni nas też bardzo ugościli, gdyż na backstage'u czekały na nas kremówki, oczywiście zgodnie z tradycją wadowicką. To, co było urocze, to to, że tych kremówek było naprawdę bardzo dużo i aż grzech było nie zjeść mniej niż jedną, więc jak to mówił papież, po koncercie chodziliśmy po maturze chodziliśmy na kremówki. No ja powiem ci szczerze, że zjadłbym taką kremówkę tutaj u nas w Stanach, to wiesz, no gdzieś jakby pojechał gdzieś do cukierni polskiej, to pewnie by były, ale to wiesz, to też się nie chce czasem specjalnie. No, dokładnie to samo. Też jadłam taką prawdziwą. Jakoś one nigdy nie należały do moich ulubionych ciastek, bardziej bigotki albo coś z karmelem. Ale to bardzo dobre, bardzo nas pięknie ugościli. Koncert też się udał, bo mimo tego, że publiczność być może nie dopisała jakoś turbolicznie jak na ostatnim festiwalu Fest Festival, to naprawdę energię miała taką, jakby było tam kilka tysięcy osób. I to było urocze, że ludzie też przyszli, bo zawsze jak gram w mieście, w którym jeszcze mnie nie było, no to spodziewam się każdego rodzaju odbioru, że na przykład nikt nie przyjdzie, też czasem się nad tym zastanawiam albo coś. I wczoraj byli też tacy ludzie, co ewidentnie czuć, że przyszli na mój koncert, bo mieli ubrania w paski, przyszli z książkami właśnie do podpisu i to było miłe, więc bardzo nam się fajnie wczoraj grało i dosłownie chwilę temu wróciliśmy z Wadowic. No to super, no to Mary, w takim razie możemy porozmawiać, ja oficjalnie zacznę. Mary z Polski, prosto z Polski. Na początku Mary zawsze robimy taki rys biograficzny mały, więc ja przedstawię wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom. Mary z Polski to polska piosenkarka z Warszawy, która w swoim dorobku muzycznym ma już dwie płyty. Pierwsza z 2017 roku, Miło było Pana poznać, a druga Dekalog z Polski z 2019 roku. Przedstawicielka największej wytwórni Kajaks, jedna z bardziej oryginalnych nowych artystek. Gorące nazwisko ostatnich lat na pewno. Wystarczy tylko spojrzeć na nominacje do Fryderyków, nagrody, wyświetlenia w internecie, gdzie idą w miliony przy praktycznie każdym twoim nowym utworze. Oprócz bycia piosenkarką, Mary jest również autorką książki. I to właśnie z tej okazji wyjątkowo, czekając na nowy album, dzisiaj się spotykamy. Mary, pisarka. Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. To właśnie tytuł książki, debiut literacki, o którym zaraz porozmawiamy. No to jak to jest, Mary? Maria, Marysia, Mary, jak wolisz najbardziej? Mary to moje ulubione. Tak na mnie mówili od dziecka i znajomi, i rodzice. I nawet na książce zdecydowałam się podpisać się jako Mary z Polski, a nie Marysia, mimo tego, że książka opowiada o Marysi, czyli jakiejś postaci też, która we mnie siedzi. Dlatego Mary przez E, co nie jest takie oczywiste, niektórzy piszą Mary przez A albo Mary przez 2R, więc ja podkreślam, że jestem taką Mary z Polski, czyli po prostu pisane tak jak się słyszy. Mary, to słuchaj, jeszcze zanim przejdziemy do samej książki, taka mała rozbiegówka. Zwykle tę rozbiegówkę robię na zasadzie co prywatnie słuchasz, ale w tym wypadku co prywatnie czytasz. Jeśli mogłabyś nam tutaj zdradzić, jakie tytuły na przykład, nie wiem, ostatnio czytałaś, albo jakie tytuły mogłabyś na pewno mocno polecić słuchaczom, widzom, jeżeli chodzi o książki. Ostatnio zaczęłam czytać Bez matek Miry Marcinów i jeszcze nie mogę tego polecić, acz wydaje mi się, że fakt, że ta książka zgarnęła bodajże paszport polityki, jest już znaczący i na pewno mnie wciąga, jest bardzo smutną książką, bo też jest o utracie matki i o takiej relacji z mamą, pisane w bardzo niekonwencjonalny sposób, więc myślę, że kto lubi takie eksperymenty, to przepadnie w tej książce. Ostatnio też skończyłam czytać świetną książkę Żulczyka Jakuba. Informacja zwrotna się nazywa i to jest w zasadzie kryminał
oparty trochę o też taką historię alkoholika, więc takie dwa tematy naraz. Mocno mi też otworzyła oczy właśnie na taki świat człowieka, który miał do czynienia z tą chorobą, z alkoholizmem i dobrze się czytało, do tego stopnia, że nie dało rady po prostu jej odłożyć, bo jest trzymająca w napięciu. A jeszcze wcześniej kończyłam czytać i to mnie wciągnęło absolutnie i polecałam to już w kilku wywiadach, książki Malcolma XD. To jest taki w zasadzie chyba pisarz dosyć nowy, mam takie wrażenie, ale już mocno zaznaczył swoją pozycję, bo wydał wiele książek i to są śmieszne bardzo opowiadania, pasty w zasadzie, które są bardzo mocno oparte o naszej polskiej mentalności. I myślę, że Wam się może to spodobać. Właśnie albo dużo jest też o Polakach za granicą, o Polakach, którzy tutaj wrócili, a pracowali chwilę za granicą. No bardzo to jest śmieszne. I takie, myślę, że poczucie humoru Malcolma XD jest bardzo też takie w moim stylu. I na granicy też to jest taka mocno stereotypowa rzecz, ale myślę, że kto ma trochę tego mrugnięcia okiem, ten skuma, że to są żarty takie wszystkie, oczywiście z taką sympatią, a nie z jakąś tam szyderą. W takim razie Mary, zanim przejdziemy do samej książki, to zróbmy może jeszcze taki wstęp na zasadzie, kto współtworzył książkę, oprócz ciebie, kogo możemy wymienić na pewno, dlatego że dla wszystkich naszych widzów, dla wszystkich naszych słuchaczy, książkę Mary musicie raczej czytać w formie fizycznej, bo jeżeli zrobicie to w formie e-booka, to te wszystkie ilustracje przede wszystkim, które też stanowią taką znaczną część tej książki, no to nie będzie to samo, dlatego że tak przewijanie, ja wiem dobrze, bo ja scrollowałem e-booka, więc ja wiem, że scrollowanie tych ilustracji nieraz no, nie pokazuje tego wszystkiego tak, jak powinno. I jeszcze moglibyśmy dodać tutaj wydawnictwo Wielka Litera, więc jak to wyglądało, jeżeli wiesz, chodzi o samo podejście do wydania książki, też wiesz, to jest twój debiut, jak to było z szukaniem odpowiedniego wydawnictwa? Ja miałam duże szczęście, ponieważ muzykę wydaje wytwórni Kajaks i tutaj w przypadku książki właśnie Kajaks jest współwydawcą razem z Wielką Literą i moja historia wyglądała tak, że to nasz prezes, szef kajaksowy Tomik Grewiński bardzo mi pomógł w tym, aby załatwić taki kontrakt z wydawnictwem literackim i żeby razem to wypuścić, stąd też Wielka Litera, ponieważ byli bardzo też zainteresowani, więc bardzo się cieszę, że to się udało razem połączyć. I ta książka faktycznie jest taka trochę nieoczywista, bo gdybym, myślę, szła takim klasycznym tropem pisarza, no to pewnie bym chciała wydać książkę, która nie rozprasza ilustracjami, która jest właśnie do czytania i w wersji e-book, i w wersji papierowej, po prostu skupia się na tym tekście, a że ja nie do końca jestem pisarzem, w zasadzie w ogóle się tak jako pisarka nie określam, bardziej jako osoba tworząca jakiś performance, to pomyślałam, że książka, którą chcę wydać, musi też w jakiś sposób multidyscyplinarnie wciągać i oprócz tego tekstu musi mieć warstwę wizualną, musi mieć całą otoczkę, dlatego też postać Marysi jest postacią, która się pojawia u mnie w social mediach. Mamy też do książki cały merch, bluzy, t-shirty, naklejki i to jest taka cała historia, która się zbudowała w książki. Co do ludzi, którzy nad nią pracowali, bo fajnie, że o to pytasz, bo to jest bardzo ważne i często się o tym nie mówi gdzieś tam w wywiadach, bo się to pomija, a to jest myślę najważniejsze, no to nad warstwą wizualną pracowaliśmy z Tomkiem Kuczmą, bardzo zdolnym grafikiem, który też współpracuje z Kajaksem, na przykład robi wiele opraw graficznych do płyt i tutaj nasza współpraca wyglądała tak, że przez cały rok siedzieliśmy albo przez Skype'a właśnie, albo na żywo nad tymi tekstami i wspólnie wymyślaliśmy patenty, jak je pokazać wizualnie. I to były długie rozmowy, to były rysowania na karteczce jakichś różnych wzorków, a może tutaj coś takiego, a może tu przełammy ten tekst i go przekreślmy wielką czarną kreską, tak jak jest w tekście Czarna myśl w książce. Czasem bywało tak, że Tomek sam coś proponował, ale też bywały takie rzeczy, kiedy mi coś wpadło do głowy i już tak zostawało, więc dla mnie to była ważna współpraca, że ona przebiegała też jako taka twórcza jakaś fermentacja pomysłów, a nie po prostu jako zlecenie, że Tomek zrób i Tomek wysłał i koniec, tylko to naprawdę rodziło, więc dla mnie też właśnie miło, że mówisz,
w e-booku to nie to samo, bo trochę mi na tym zależało, żeby ludzie mogli ją dotknąć, tą książkę, przeżyć, trochę właśnie się nią pobawić. Bo wiele tekstów jest do góry nogami albo bokiem, trzeba to jakoś wtedy samemu ułożyć w głowie. E-book nie daje niestety takich możliwości, bo tam się wszystko przyłącza. Też taka sprawa, że na przykład jak książka się otwiera i jest wielki napis na dwie strony, no to w e-booku tego nie da się przeżyć. A to chodziło też o to, żeby jeżeli ten napis jest gigantyczny, to on jest po coś, żeby wymownie coś podkreślić. I Tomek mi tutaj też dał tą wolność, że każdy szalony pomysł mógł być zrealizowany. Dlatego oprawa graficzna jest ważna. Co do pracy nad tekstem, no to oczywiście książkę napisałam sama, bo dla mnie tekst jest bardzo ważny i w ogóle w piosenkach też się na tym skupiałam, ale oczywiście nie obeszło się bez korekty i redakcji. I tutaj bardzo dziękuję. Monika Koch wszystkim dyrygowała właśnie z wielkiej litery i była to taka dla mnie ucząca też współpraca, bo to był mój pierwszy raz, kiedy wysyłasz komuś teksty obcemu i ten ktoś je czyta i daje swoje jakieś też uwagi stylistyczne albo czasem merytoryczne. To było takie dla mnie budujące i takie też dziewczęce, bo Monika Koch dużo zrozumienia. Pamiętam, że jak wysłałam jej tekst do dziewczynek, lalek, kobiet, bogiń i królewien, czyli taki mocno kobiecy, to się uśmiechnęła do tego tekstu, powiedziała, że bardzo ją wzruszył, więc miła współpraca. No, tyle z ludzi takich stricte w książce, tak mi się wydaje. To, co powiedziałaś wcześniej, Mary, na chwilę wrócę do Tomka Kuczmy, dlatego że jeżeli ktoś nas teraz widzi, słucha i myśli, że są to takie zwykłe ilustracje, że nie wiem, Tomek tam wrzucił gdzieś jakiś kwiatek i to nie jest związane z książką, no to bardzo się myli, dlatego że no ja to odebrałem, to co teraz mówisz, że jak przeczytałem książkę, że no Tomek to musiał wejść w ten twój świat, musiał wejść w cały świat tej książki, dlatego że tam wszystko właśnie jest z tymi ilustracjami bardzo powiązane, wszystko jest podkreślone, nieraz dopowiedziane dopiero ilustracją na przykład, ten tekst, który był wcześniej. Tak, i tu wielki dla niego szacun, że się tak poświęcił też, bo nie każdy ma taką ochotę artystycznie wejść w świat drugiej osoby, ale myślę, że to wynika z tego, że Tomek też jest artystą, bo i tworzy swoje rzeczy sam i ma swoje różne szalone bardzo projekty muzyczne i warto zobaczyć, co sobie wejść na jego stronę, na przykład na Instagramie. I my się też po prostu wcześniej znaliśmy z kajaksu, widywaliśmy się często na wernisażach. Mam wrażenie, że złapaliśmy wspólny język i stąd też jakoś nam to zażarło, że jak się nawet spotykaliśmy u mnie w domu, to te rozmowy były takie ogniste. Czasem dyskutowaliśmy, bo Tomek się z jakimś tekstem nie zgadzał i mówił, że coś mu się nie podoba w tym tekście i pytał się mnie, dlaczego taką puentę wybrałam. Ja mu tłumaczyłam i wtedy też na przykład na tej szali powstawała jakaś ilustracja. Taka sytuacja była na przykład, kiedy pracowaliśmy nad tekstem Miłość czy sztuka. To jest tekst, który trochę mówi o tym, że sztukę ja, czyli postać Marysi, stawia ponad całą tą miłość, która jest ponad relacją. Puentuje to trochę w ten sposób, że miłość się może skończyć, wypalić, zepsuć, odejść, zranić, a sztuka będzie wieczna i będzie nam poprawiać humor, będzie nas koić. Tomek się nie zgadzał tutaj z tytułem, bo dla niego miłość była też sztuką i było to, co mi powiedział. Nawet dał mi wtedy do myślenia, zastanawiałam się, czy nie zmienić tego tytułu, ale wtedy wspólnymi siłami wymyśliliśmy, że w takim razie to powinien być dialog między miłością a sztuką, dlatego w tekście, w oprawie wizualnej jest to tak rozpisane, jakbyście czytali scenariusz do filmu, jakby miłość ze sztuką rozmawiały i się trochę kłóciły i one się faktycznie kłócą, że tam miłość mówi swoje, sztuka mówi, a ty mnie możesz przecież zostawić i mnie ograniczasz, na co miłość, no ale przecież miłość jest najważniejsza i tak dalej, nie będę wam zdradzać całego tekstu. I to dzięki właśnie tej rozmowie, dzięki temu, że Tomek też miał taką odwagę powiedzieć, mi się to nie podoba i dla mnie to było ważne. Ale bywały też takie momenty, kiedy ja miałam czarną dziurę w głowie i nie wiedziałam, jak powinien dany tekst zostać wizualnie pokazany i Tomek od razu zapalała mu się tutaj lampka z boku i mówił, przecież to jest oczywiste. Do tekstu Francja elegancja, który piszesz i zaczynasz ten tekst kolą waniliową, przecież zrobimy słomkę w kolorze flagi Francji, która się będzie ciągnęła cały tekst i kończyła już w pustej szklance, bo tekst też się kończy z momentem, kiedy kola zostaje wypita. I to są takie... To bardzo takie ładne, eleganckie było. Taki symbol właśnie, ktoś też fajnie kiedyś napisał w jednej recenzji tej książki, że te wizualizacje
one trochę działają jak współczesne emotikony, że jeżeli mamy Francję, to trochę się pojawiają barwy Francji. Jeżeli było o krewetkach, gdzieś tam majaczy różowy kolor, że to wszystko jest takie trochę dopowiedziane właśnie przez te wizualizacje. Jeszcze na przykład fragment z łososiem, moglibyśmy tak wymieniać. To wszystko się tak kolorystycznie i wizualnie ze sobą zgadza. Mary, tak. Zostańmy na chwilę jeszcze przy okładce, przed przejściem do książki. Mam pytanie odnośnie okładki. Czy miałaś może jakieś inne pomysły? Na pewno miałaś, jeżeli mogłabyś nam trochę wspomnieć o zrobieniu tej okładki, nie wiem, bardziej krzykliwej, ale jeżeli chodzi o wizualizację i na przykład kolory, dlatego że ona jest w tej chwili krzykliwa, ale z uwagi na sam tytuł książki, który jest taki krzykliwy, trochę zachęcający, czy miałaś jakieś inne pomysły, na przykład, żeby trochę więcej koloru tam wsadzić, żeby trochę bardziej, nie wiem, podkreślić ciebie, bo wiesz, bo koniec końców mamy ten napis przede wszystkim i to jest ta okładka. Miałam dużo pomysłów. Wyjściową inspiracją w ogóle do okładki i do sesji zdjęciowej, za którą jest odpowiedzialny Piotrek Poremski, więc to jest kolejne nazwisko, które warto tutaj dodać. Bardzo wyjściową inspiracją było to, chociaż ja mam tak zawsze, że ja mam jakąś wizję, ale ja wiem, że ta wizja będzie ewoluowała. Było to, aby był to nagrobek pewnego rodzaju, kojarzący się z czymś, co jest właśnie trochę smutne, trochę betonowe, trochę dziwne, bo tytuł jest właśnie taki i chciałam zagrać jeszcze bardziej tą konwencją, bo ja lubię przesadę, tak jak płyta Dekalog z Polski, moja druga płyta jest o 10 moich przykazaniach i na tej płycie jestem w czymś w rodzaju aureoli, tak tutaj czułam, że fajnie byłoby pójść tą stroną, szczególnie, że uwielbiam czarny humor, uwielbiam takie filmy jak Sok z Żuka, albo jak właśnie Ze śmiercią jej do twarzy, wszystko co robi Tim Burton, to są takie trochę grobowe, szare, dziwne, psychodeliczne rzeczy. No i najpierw był pomysł, aby to był nagrobek z moim takim owalnym zdjęciem, jak bywają czasem wrzucone. Potem to się wszystko jakoś tak w trakcie wywariacjowało do tego, że to jednak mimo wszystko wielki statement właśnie na szarej, takiej betonowej płycie. I książka w ogóle w wersji fizycznej jest taka trochę srebrnawa. Ten szary kolor, który tutaj za tobą jest, on jest na żywo srebrny, więc też dla mnie to tak ważne było, że ona trochę tak przyciąga z daleka, natomiast napis jest czarny, wypukły i taki mocny statement, bo pomyślałam sobie, że tytuł książki jest bardzo długi i jeżeli mielibyśmy go dać gdzieś małą czcionką z boku i jeszcze coś dodać, i jeszcze jakiś kolor, i jeszcze zdjęcie, to on by zniknął, a przecież dla mnie najważniejsze, dlatego jest wielki, gigantyczny na srebrnym, takim nagrobkowym trochę tle, a zdjęcia są z kolei w środku, zdjęcia są z tyłu i wiem, że wiele osób mówi, że ta książka jest taka z okładki w ogóle nie sprawiająca wrażenia kolorowej, ale właśnie w środku jest bardzo kolorowa i trochę też o to mi chodziło, żeby się zaskoczyć. Kogoś zupełnie zwyczajnego, a w środku jest milion fajerwerków. No to Mary, przejdźmy płynnie do tytułu, bo już teraz o tym tytule przy okazji okładki mówiliśmy, bo to jest jeszcze taka ostatnia kwestia, którą chciałbym zamknąć. No to, co mi powiedziałeś wcześniej, jeżeli byłby ten nagrobek na tej okładce, to wydaje mi się, że no byłoby na pewno jeszcze mocniejsze, bardziej kontrowersyjne i chyba rzeczywiście lepiej, że padł na okładkę, która jest w tym momencie. Jest bardzo kontrowersyjny właśnie ten tytuł. Chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Czy miałaś wcześniej jakiś taki mocny faworyt? Bo jednak wiesz, jest taki napawający dla osoby, która cię nie zna szczególnie. No nie wiem, czy jest zachęcającą książką dla młodej osoby, jeżeli tam, chociaż w sumie w dzisiejszych czasach z depresją i z takimi tematami, może przekornie. To był mój absolutnie number one, jeżeli chodzi o tytuł. Miałam burzę mózgów, bo zawsze tak robię i było wiele propozycji w moim notatniku, ale ten był na pierwszym miejscu i został. Mam coś takiego w swoich rzeczach, że jak coś intuicyjnie mi po prostu wpadnie do głowy, to ja wiem, że to już tak raczej zostanie. Co do tego nagrobka, no to właśnie mówię, że to zawsze jest tak, że jest jakaś inspiracja na początku i jakby ona zawsze ewoluuje, więc wiedziałam, że to się nie skończy na takim jednoznacznym po prostu nagrobku. Bardziej tutaj mówię o skojarzeniach, dlaczego ta okładka jest taka szara i z czarnym napisem, bo gdzieś miała nawiązywać do tych klimatów. I miałam taką ostatnio bardzo śmieszną wiadomość, śmieszną, nieśmieszną, ciekawą od jednej z dziewczyn, która napisała, że właśnie pogorszył jej się stan depresyjny i musiała niestety się udać do szpitala
i właśnie wzięła tą książkę ze sobą i napisała mi: Mary, gdybyś widziała miny wszystkich, którzy widzą, co ja czytam, to byś padła, ale oni wiedzą, że mi to pomaga i że ta książka mi poprawia humor. I myślę, że to jest trochę też taka odpowiedź, że ten tytuł jest mocny, ale to jest po prostu tytuł, któremu trzeba dać szansę i on jeszcze nic nie znaczy. On jest dlatego taki, żeby właśnie chcieć zerknąć do środka i znaleźć odpowiedź, skąd ten tytuł, po co ten tytuł, kim jest ta Marysia, dlaczego ona ma takie myśli i poznajmy ją, zrozummy jej świat i przekonajmy się jakby o co jej chodzi. Dlatego myślę, że już po pierwszym tekście można mieć jednak mimo wszystko wrażenia, że to nie jest ani książka zachęcająca do niczego złego, ani książka obśmiewająca takie stany depresyjne, tylko właśnie książka dodająca otuchy i o takim raczej optymistycznym spojrzeniu na świat. Książka, która chce mimo wszystko to życie docenić. Życie, które czasem się nam wydaje właśnie do dupy. Wydaje nam się życiem, które jest czarne, mroczne i myślę, że każdy z nas ma te myśli na różną skalę. Ja jestem osobą, która też miewa takie czarne myśli, mimo bycia wesołą, radosną na scenie. I myślę, że dużo dziewczyn może mieć podobnie, szczególnie w czasach swoich gimnazjalnych, licealnych, nastoletnich, bo pamiętam, że wtedy miałam bardzo duże wahania swoich nastrojów, swoich stanów. Byłam od szalonej Marysi, Mary, która chodziła na castingi do musicalu i miała same szóstki z języka polskiego, aż po depresyjną, rozkapryszoną Mary, która najchętniej to by się zakopała pod łóżkiem, nie chodziła przez tydzień do szkoły, nienawidząc swojego ciała, nie ucząca się, same pały z matmy i w ogóle poczucie bycia kretynem i kretynką i kimś totalnie niewartym uwagi. I takie stany po prostu mi towarzyszyły, jak byłam nastolatką, więc myślę, że dziewczyny sięgając po tę książkę i nawet nie tylko dziewczyny, chłopaki też, może też się tam odnajdą trochę w tych myślach, a taką też miałam nadzieję, że może nie jestem sama z tymi myślami. Słuchaj, wiesz co, zamykając jeszcze temat tego tytułu, bo tu też dobrze powiedziałaś, bo zwykle z książkami jest tak, te tytuły bardzo często są takie sobie, takie, które gdzieś tam uciekają. Czytamy książkę dlatego, że lubimy autora, a nie dlatego, że tytuł jest ciekawy. A akurat w tym wypadku w tej twojej książki tu ci muszę przyznać, że no akurat ten tytuł nie jest takim zwyczajnym tytułem książkowym, więc jeżeli ma już działać, to działa chyba pozytywnie zachęcająco, a nie gdzieś tam ucieka w tych wszystkich książkach jako po prostu kolejna książka. Dla mnie ten tytuł, też jeszcze dodam, po pierwsze jest moim statementem i mam wrażenie, że każdy ma prawo do swoich statementów. Nie mówię tu za nikogo innego, mówię to tu tylko i wyłącznie za siebie, za postać Marysi, którą przyznaję, że jestem. To raz, a dwa, dla mnie ten tytuł też trochę działa jak takie właśnie zaproszenie do filmu albo do serialu, który skrywa jakąś tajemnicę i wydaje mi się, że wielokrotnie kryminalne seriale czy jakieś takie łapiące w napięciu za serce muszą mieć też kontrowersyjny tytuł, który będzie gdzieś tam triggerował do przemyśleń, o co chodzi, chcę zajrzeć, chcę się dowiedzieć, chcę znaleźć odpowiedź, jak jest ta kategoria na Netflixie Kropla drąży skałę, zawsze mnie bardzo bawi. Kategoria, nie wiem, czy kojarzysz. To... Nie, my nie mamy, ja tutaj w amerykańskim nie mam takiej kategorii. Okej, no to jakby ja też tak trochę odczuwałam to, że ten tytuł ma być trochę filmowy. A przecież film musi mieć bardzo dobry tytuł żeby i plakat, żeby ludzie chcieli w ogóle pójść na niego, więc tak dawałam też tę książkę. Zresztą nie jestem właśnie pisarką, nie miałam żadnego wcześniej dorobku, więc po samym myślę przydomku Mary z Polski, nie wiem, czy ktoś chciałby sięgnąć po prostu po tę książkę z jakimś takim tytułem niezwracającym uwagi. Ale też chcę przyznać, że to nie było tak, że ja go wymyśliłam tylko po to, żeby przyciągał. Bo po prostu to są już od dawna moje myśli, a tak w ogóle z ciekawości mogę powiedzieć, i to mówiłam już w wielu wywiadach, że to też jest nie do końca to nie są nie do końca moje słowa, bo to jest wycinek z wiersza, który moja mama dla mnie napisała kiedyś bardzo dawno temu dla jaj, bo napisała właśnie taki żartobliwy wierszyk: jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj, nie jem choć muszę, choć kurczy się ciuszek, no i takie tam głupoty na mój temat, bo lubiłyśmy sobie robić takie zabawy poetyckie i ten tytuł już od wielu, wielu lat jest u mnie gdzieś tam w notesie, w szufladzie jakoś. Poczułam, że to jest moment na wypuszczenie go.
W takim razie wszystko mamy prawie za sobą. Ty mi otworzyłaś teraz drogę do kolejnego pytania, mówiąc to o filmie przed chwilą, dlatego że mam do ciebie pytanie. Czy planujesz, czy myślałaś o tym, żeby zrobić ekranizację tej książki i kto mógłby ciebie zagrać? Dlatego że wydaje mi się, że wiesz, że forma, jeżeli to by pojawiło się, nawet niekoniecznie jako pełno taki metrażowy film, to na pewno ta forma byłaby niezwykle ciekawa z uwagi na to, że ta treść jest taka inna, że nie jest to zwykła, tylko mogłabyś naprawdę tam pobawić się wszystkim. Dosłownie każdym stylem, każdą formą w takiej właśnie ekranizacji. W moich marzeniach byłoby to wspaniałe, gdyby wyszła jakaś ekranizacja tego. Na pewno nie mamy takich planów i nie dążymy w tym kierunku, więc jeżeli to by się wydarzyło, to raczej splot wydarzeń i cudu. W ogóle nie mam takiego też doświadczenia, aby zajmować się ekranizacjami, ale jeżeli miałabym wybierać, kto mógłby zagrać Marysię, to myślę, że bardzo egoistycznie musiałabym podejść do tematu i musiałaby to być moja postać i moja osoba, musiałabym sama siebie zagrać, bo czuję, że to jest tak bardzo osobista książka, tak bardzo osobiście napisana, wyjęta z głowy, że chyba tylko ja też jestem w stanie te wszystkie emocje odzwierciedlić, chociaż mamy milion wspaniałych aktorów i milion typów już by mi się działo w głowie, ale tak jakbym miała już do czegoś takiego podchodzić, to Marysią jestem ja i to byłoby, myślę, bardzo ciekawe. W ogóle jak miałabym, nie wiem, czytać tę książkę gdzieś jako audiobook albo coś z nią dalej robić, to też czuję, że to musiałabym być ja, żeby to było takie bardzo spójne i razem ze sobą złożone, choć aktorskiego doświadczenia nie mam. Więc tak tylko sobie to mówię w takich snach swoich, że byłoby to ciekawe. Ale na przykład Roma Gąsiorowska, bardzo lubię tę aktorkę, myślę, że ona by się wspaniale mogła odnaleźć w takiej na przykład roli, tak już typując bardzo w marzenie. Mi się wydaje nawet, że może forma serialu byłaby ciekawsza i może niekoniecznie każdy rozdział to nowy odcinek, ale coś w tym rodzaju, bo na przykład taki serial Netflixowy, z uwagi też na to, że Netflix pojawia się w pewnym momencie w książce, myślę, że byłby bardzo ciekawy. No ale w każdym razie, na razie takich planów nie ma. Zobaczymy, co przyniesie życie. Przejdźmy do książki. Mary, takie pytanie pierwsze, chociaż w sumie chyba odpowiedziałaś. Czy 26-letnia Marysia to ty 1:1? Czy to jest wszystko traktowane bardzo autobiograficznie? Bo czytając, tak. To jestem ja, ale też jak zadają mi ludzie w wywiadach, czy nawet po koncertach pytanie, czy to jest autobiografia, to podkreślam, że absolutnie nie, no bo autobiografia w mojej opinii to coś, co pokazuje jakiś dorobek osoby, całe życie artystyczne od początku do końca. Absolutnie tego w tej książce nie znajdziecie. To jest bardziej właśnie literacki twór, mimo wszystko, który ma jakieś autobiograficzne małe wątki. Dlatego też czytanie tej książki nie powinno być aż takie 1:1, że czytając każdy rozdział musicie się doszukiwać analogicznych rzeczy do mnie tu i teraz, bo oczywiście to są moje myśli, to są ludzie, którzy w tej książce się pojawiają, oni żyli, ale to też nie jest tak, że jak przeczytacie, to jest jakaś odpowiedź na wszystkie moje te życiowe, prywatne sprawy, bo trochę czasem jest to dla mnie śmieszne, ale też urocze, że ktoś mówi: Mary, no przeczytałem twoją książkę i jakby domyślam się, że masz chłopaka, bo w tej książce tak jest. A właśnie podkreślam, że to nie do końca jest taka książka, która mówi o tym, co jest w tym momencie, tylko to są przemyślenia 26-letniej Marysi, która siadła, zaczęła pisać pamiętnik, zapisała różne myśli o miłościach, które były, o miłościach, które są, o tacie, o mamie, która była. Rzeczy bardzo takie powyrywane z różnych tematów i nie można tego traktować jako taką rasową autobiografię. Zresztą było mi głupio pisać autobiografię w tym wieku i dopiero po wydaniu 2 płyt. Mary, w takim razie przejdźmy do początku, dlatego że na początku, jak otworzymy książkę, to mamy taką notkę dedykację. Widząc już pierwszą stronę, mamy właśnie taką dedykację, gdzie ty dedykujesz przede wszystkim rodzicom książkę, ludziom, Lolkowi. Lolek to twój pies, dla wszystkich, którzy nie wiedzą. I chciałbym zapytać o dedykację, bo mamy tutaj taką właśnie na samym początku notkę od twoich rodziców odnośnie uwierzenia w siebie. Czy mogłabyś nam trochę zdradzić kontekst tej notatki, czemu się tam znalazła ta dedykacja i jak to wyglądało? To jest kolejna rzecz, która dzięki temu, że Tomek Kuczma, który ze mną pracował graficznie, mogła się udać, bo z nim to jest tak, że jak czasem się coś poczuję i napiszę się do niego: Tomek, a może zróbmy coś takiego, to on wtedy
mówi, Boże, to jest świetne, robimy, jeden do jeden. I ja tak właśnie miałam, że mam, że każdą książkę, którą dostawałam od rodziców, to mam zawsze z jakąś dedykacją. Albo przy każdym prezencie, który wręczała mi moja mama, był liścik. Albo jakieś właśnie, albo wierszyk. Zawsze coś jeszcze dodatkowo osobistego, takiego od siebie. Mam to gdzieś w jednym miejscu, prezenty oczywiście rozpakowane w użyciu życiowym, a te liściki w jednym miejscu. I pomyślałam sobie, że jeżeli ja wydaję książkę, to chciałabym ludziom dać jeszcze właśnie taką dedykację na tej książce, żeby od razu jak ją kupią, to żeby była już taka jedna ode mnie osobista dedykacja. I wtedy do głowy mi przyszło, że przecież na swojej półce obok łóżka mam taką ulubioną kolekcję książek i tam leży taka jedna książka, na której właśnie jest ta dedykacja, którą umieściłam też w książce. Zaraz zresztą przytoczę, co to za dedykacja, żeby każdy wiedział, o co chodzi, od moich rodziców. I pomyślałam, że przecież kiedy mam gorszy dzień, to biorę tę książkę i patrzę sobie na tą dedykację i ją czytam. I kiedy tęsknię za moją mamą, która odeszła wiele lat temu, to patrzę na tą książkę, otwieram i czytam jej dedykację z jej pisem. I jakby złapałam się na tym, że wracam do tej dedykacji tak często, że ona jest dla mnie po prostu turbo ważna. I stwierdziłam, że skoro tak, to teraz wszyscy, co kupią książkę, będą też mogli do niej wrócić, mogli ją jakoś też we własne życie wcielić. A dedykacja idzie tak, najważniejsze to uwierzyć, a my w ciebie zawsze będziemy wierzyć, kochanie, tata i mama. I to są słowa, które są proste, ale dla mnie wiele znaczą, bo moja mama często mi powtarzała, że mam w siebie wierzyć, że osiągnę wszystko to, co będę chciała i kiedy mam gorszy dzień, zerkam na te słowa i jakoś od razu jest mi lepiej, że ktoś tam mnie wspiera i myślę, że po prostu każdy powinien sobie jakieś takie małe gdzieś tam rzeczy dedykować, pisać, bo to podnosi na duchu. Mm-hmm. No to tak, pierwsze już strony mamy za sobą, później dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy, no niby o tobie, ale tak jak powiedziałaś, to nie jest autobiograficzne jeden do jeden, więc to wszystko, co piszemy o Marysi, to co czytamy, a czytamy tego naprawdę dużo, jak tak przewijałem pierwsza, druga, trzecia, czwarta strona, tak myślę, jak można tyle rzeczy, które lubię, które tam, nie wiem, przeżyłem i tak dalej, zmieścić, no, wiesz, na tylu stronach, dlatego że po prostu jakbyś tam strzelała do nas z jakiegoś karabinu, jeżeli chodzi o to, wiesz, co lubisz, co nie lubisz i tak dalej. Ten pierwszy rozdział przede wszystkim, bo jest taki właśnie o Marysi. Tak, on miał być taki introdukcyjny i też pierwszy trochę jak takie wyznanie, kiedy zaczyna się serial właśnie, bo tu seriale były moją dużą inspiracją, budowanie w ogóle napięcia w serialu, że postać w pierwszym odcinku się przedstawia widzom, mówi ile ma lat, co lubi, z kim była i często tak jest, że oglądamy właśnie na tym przysłowiowym Netflixie i w pierwszym odcinku mamy właśnie takie flashbacki z życia tej głównej postaci po to, żeby sobie już wyrobić o niej jakieś zdanie i albo ją lubimy, albo jej już na starcie nienawidzimy i taki był też mój cel, że jak otwieracie tę książkę, to sami decydujecie, czy wy tą Marysię lubicie, czy wy jej dacie szansę, pójdziecie z nią dalej, zaczniecie czytać dalej, czy też po tym pierwszym tekście stwierdzicie, o nie, to jest jakaś wariatka, nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. I po pierwszym tekście wchodzi właśnie gruby kaliber pod tytułem Trapowe opowiadanie. Celowo jest to tekst, który dałam prawie że na początek, żeby tym bardziej zweryfikować czytelnika. I wiem, że niektórzy po tym tekście na przykład już dalej nie przeczytali. I tak. Ten tekst właśnie jest bardzo osobisty, bo mówi o tym, czego Marysia nie lubi, a co lubi. I jest to tak chaotyczne, tak wypuszczone po prostu ze świadomości, że czytając chciałam, aby miało się wrażenie, jakby się siedziało obok tej osoby i po prostu słuchało jej wyplutych słów w jakimś amoku takim, że nie lubię tego, ale za to lubię to, jestem taka, a tego nienawidzę, a to lubię i po prostu na koniec stawiam to pytanie, że i co ty na to? Nie lubisz po tym, czy mnie nie lubisz? A może to tylko jakieś puste zdania? A może to wszystko, co właśnie powiedziałam, nie ma w ogóle znaczenia? Odpowiedz sobie sam na to pytanie. I taką puentę kierowałam do czytelników. Nawet jak dawałam ten tekst różnym ludziom przed wydaniem książki do przeczytania, to stwierdzali, że jest bardzo mocny. I też to mnie tak utwierdziło w przekonaniu, że powinien być na początku, bo powinien zaszokować. Chciałam, żeby zaszokował. Chciałam, żeby też był taki rymowany, czasem denerwujący, za długie zdania. Taka właśnie jest Marysia.
No ja ci powiem, że ja cię polubiłem po tym pierwszym fragmencie, dlatego że wiesz, ja też jeżeli chodzi o przed książki, uwielbiam Jacka Kerouaka i Beat Generation, pokolenie bitników, i oni stawiali często na ten strumień świadomości, gdzie właśnie te książki to często był właśnie wylew po prostu, co w danej chwili czuli, myśleli. No i to właśnie na takiej troszkę też podobnej zasadzie, jeżeli moglibyśmy porównać. Tak, myślę, że dla mnie też studiowanie właśnie amerykanistyki i zapoznawanie się z różnym rodzajem literatury tamtejszej było też otwarciem w głowie, że można pisać właśnie tu i teraz to, co się myśli. Dużą tutaj inspiracją była Sylwia Plath, która mam wrażenie, że w swoich wierszach trochę tak oczywiście piękne metafory i tak dalej, ale mimo wszystko odbierałam to jako taki pamiętnik jej, każdy wiersz czy tekst, czy właśnie te smutniejsze wywody. Czułam, jakby były pisane właśnie pod wpływem emocji danej tu i teraz, bez głębszych przemyśleń. Dlatego Sylwia Plath mi tutaj dosyć mocno towarzyszyła. No to Mary, my sobie tak poskaczemy jeszcze po tej książce. Nie chcę, żebyśmy też omawiali cały, dlatego że no zostawmy troszkę tutaj tajemnicy też dla słuchaczy, dla widzów, no ale poskaczemy po różnych wątkach, już zresztą zaczęliśmy, ale jeszcze przed tym mam takie pytanie do ciebie o całość tej książki. Ta książka też może nie jaki miała cel, ale wiesz, ja się też zastanawiam, dlatego że tu jest dużo różnych rzeczy w tej książce. Oprócz tego, że ty opisujesz, że Marysia mówi jaka jest. Są te różne przygody, ale są też takie lekcje, na przykład nie wiem, dla właśnie młodszych dziewczyn, dla młodszych kobiet, dlatego że mamy tu takie lekcje w stylu na przykład jest ten rozdział o tej przymierzalni, o przymierzaniu tych ciuchów na przykład i o tym, że czy ludzie zwracają na mnie uwagę, czy nie, czy ja mam się tym przejmować. I właśnie takich rozdziałów różnych, takich opisywań też historii, ale z taką małą lekcją jest dużo, więc ta książka też mogłaby robić może nie do końca jako poradnik, ale troszkę tak. Jestem raczej antyfanką takich poradników, jak żyć albo jak zarobić milion. Bo czytając takie rzeczy, mam wrażenie, że jakoś w ogóle mi to nie pomaga, nie inspiruje, tylko trochę tak jakoś jest oparty cały czas na jakiejś takiej powtarzalności. Dlatego bardzo nie chciałam, aby odbiór tych tekstów był przemądrzały, poradniczy, bardziej jako wyznanie osobiste, które skłoniło mnie samą do pewnych refleksji. I słuchajcie, to są moje refleksje, ja się z wami nimi dzielę, a teraz wy mi powiedzcie, co myślicie, czy się z tym zgadzacie, czy może macie podobnie, czy może w ogóle uważacie, że ze mną coś jest nie tak. I chyba na tej podstawie każdy tekst był budowany, że coś ja tam myślę, czasem mi się wydaje, że może nawet myślę źle, ale zapiszę to i zobaczmy, co wy na to. I bardzo mnie cieszy, że po wydaniu tej książki właśnie trochę ona zyskała taką wartość może solidaryzowania się z innymi, bo wiele osób potrafi mi wyznać, że bardzo podobnie ma, albo że ma podobne lęki, strachy, nawet jak na przykład idą do przebieralni właśnie się przebrać i wstydzą się wyjść, pokazać w tym większym lustrze, bo po prostu wstydzą się swojego ciała, albo po prostu mają za dużo myśli naraz. I to było dla mnie wtedy bardzo inspirujące, że nie jestem sama na tym świecie z różnymi takimi dziwacznymi też trochę refleksjami i może natręctwami. Ale bywają też takie momenty, kiedy potrafią do mnie osoby napisać, że mają zupełnie na odwrót, że z czymś się nie zgadzają, albo że zupełnie coś robią w inny sposób, albo że mają na przykład jeszcze gorzej, bo nie dość, że boją się pójść do przymierzalni, to jeszcze na przykład takie i takie mają natręctwo. Już zaraz nie pamiętam, co tam ktoś do mnie pisał, ale lubię czytać te wszystkie wiadomości. Mhm. I trochę wychodzi na to, że może być to pewien pokrzepiający taki pamiętnik, że ktoś czytając go może też poczuć, dobra, skoro mam podobnie jak Marysia, to nie jestem sam na tym świecie, albo nie jestem sama. I bardziej pod tym kątem można trochę to nazwać jakimś tam mini, może nie wiem, poradnikiem, chociaż dla mnie to słowo nie pasuje w ogóle do... Tak, ale mówiąc o tym poradniku, chodziło mi o to, o czym ty powiedziałaś, czyli taka historia, z której sami możemy wyciągnąć właśnie tę treść, nie tyle poradnikową, ale taką dającą właśnie lekcję, jak na przykład ty sobie z tym radzisz i jeżeli mam ten sam problem, może sobie poradzę tak jak Marysia, a może znajdę inne rozwiązania. Więc to bardziej na tej zasadzie. Słuchaj, Mary, mam do ciebie jeszcze na przykład takie pytania luźniejsze. Zaraz jeszcze poskaczemy trochę po książce, ale z pierwszej części. A czemu Marysia nie lubi jeździć samochodem? Czemu nie lubi chłopaków z Audi? I czy ukradła kiedyś wózek w sklepie?
Marysia nie lubi jeździć samochodem, bo nie lubi zmieniać sprzęgła i bardzo się stresuje na szczególnie autostradach, kiedy trzeba wyprzedzać tira i nie jest pewna, czy z tyłu zaraz właśnie nie będzie jechał jakiś koleś w Audi 200 na godzinę i nie walnie mnie prosto w tył. Mimo tego, że mam prawo jazdy, to nie lubię prowadzić samochodów. Nie wiem, z czego to wynika. Być może po prostu z tego, że też to prawo jazdy było w bólach robione. Dałam za którymś razem, za piątym bodajże, jest to też w książce niestety opisane, ale cóż, takie życie. I Audi mi się właśnie też kojarzy symbolicznie z takimi szybkimi samochodami, które są stworzone po to, żeby właśnie jeździć szybko i migać na tych ulicach i po prostu wtedy wszyscy wpadają w jakiś szok, muszą się zatrzymać, żeby ogarnąć, co się właśnie stało, bo ta strzała przejechała, dlatego nie lubię Audi. Nie jestem w ogóle fanką motoryzacji. Jeżeli mam wymieniać jakieś ulubione samochody, to jest to po prostu samochód o kolorze czarnym i tyle. Więc dlatego, a wózek w sklepie to jest moja taka odwieczna guilty pleasure, choć już teraz jakoś nie miałam takich przygód, ale bywałam młodsza, to moim takim wyznacznikiem na randce było to, czy chłopak jest odpowiednio szalony, jeżeli przechodząc już po 22 koło jakiegoś sklepu spożywczego, gdzie już wszystko jest oczywiście zamknięte, a wózki są na dworzu dostępne, to czy on się zgodzi ukraść ten wózek i mnie przewieźć tym wózkiem. Jeżeli się godził, to czułam, że w tym chłopaku jest potencjał, ale było takie, nie, no daj spokój, nie wypada, nie można, a jeżeli ktoś szedł albo będzie policja, to od razu wiedziałam, że już nie ma szans na drugą randkę. Ale oczywiście taki wózek potem, co ja będę z nim robić, więc zwracałam go na miejsce, bo nie mieści mi się taki w domu, żeby go kraść doszczętnie, ale takie mini kradzież taka zawsze była moją przyjemnością. No to Mary, zostając jeszcze na chwilkę w konwencji motoryzacji, tak powiedziałaś, że nie lubisz jeździć, no bo wiesz co, no, wydaje mi się, że tak, że jakby ludzie dzielą się na dwa typy. Ludzie, którzy jeżdżą i ludzie, którzy są wożeni. No i właśnie przechodząc do kolejnego rozdziału o Dua Lipie, wydaje mi się, że Dua Lipa chyba należy do tych, które są wożone. No właśnie, bo mamy tu taki fragment trochę o Hollywood, tutaj jest ten fragment nic nie muszę, a Dua Lipa musi i już mnie nie kusi. No właśnie, czy na pewno nic nie musisz, Mary? Dlatego, że z tą rosnącą sławą coraz bardziej też dochodzisz do takiego poziomu, że może coś musisz. Jak to było z tą Dua Lipą? Czy ją lubisz sama prywatnie? I co to za laurka taka trochę dla Hollywood i tak dalej, jeżeli chodzi o ten rozdział? Dua Lipa, moja wielka taka popowa idolka, bo jestem fanką, w ogóle Spotify w roku 2020 wykazał, że top u mnie w słuchalności to była ona z albumem Future Nostalgia. No więc cóż mogę poradzić, gdzieś tam też ludzie mnie porównują czasem, chociaż mam wrażenie, że to jest chyba z kurtuazji, że jesteśmy trochę czasem podobne i to nie mówię teraz o tej fryzurze, bo to jest absolutnie nie Dua Lipa, ale jak jestem w swojej fryzurze koncertowej, włosy na bok spięte, to mówią, że mamy podobieństwo, no ale dobra, tak? Po prostu bardzo lubię Dua Lipę, uważam, że świetnie śpiewa i jest taką ciekawą postacią na rynku muzycznym teraz, gdzieś tam w kontrze do tych bardzo słodkich popowych ikon. A Hollywood i jakieś takie też w ogóle marzenie trochę wyimaginowane, trochę takie filmowe właśnie od zawsze we mnie jest, bo ja nigdy nie byłam po prostu. Jest to moje wielkie marzenie już od wielu, wielu lat. Poszłam też dlatego na amerykanistykę, żeby się trochę więcej dowiedzieć. Chcę wyjechać, potem była pandemia, to się oczywiście nie udało i teraz jak mam nadzieję ona się już wyciszy, to mam nadzieję, że w końcu mi się uda przyjechać, bo marzę o tym bardzo i ten tekst jest takim trochę moim ukłonem do tej takiej naszej polskiej wizualizacji tego pięknego, kolorowego świata, który znamy z filmów. Powiedzmy, że nigdy tam nie byliśmy. I widzimy w filmach ten wielki napis, widzimy tych ludzi, którzy się przechadzają po Miami, te dziewczyny z torbami pod pachą, z zakupami i tymi smoothie w obcasach. To wszystko jest takie piękne, takie romantyczne, kabriolety, palmy. Wiesz, o co mi chodzi? Ten taki po prostu Hollywood, the best of the best. I tak pisałam też ten tekst. Z takim trochę też oczywiście ironizującym okiem, bo wiemy, że wszystkie piękne miejsca mają też swoje minusy. Ale jak myślę o Hollywood i o byciu właśnie dziewczyną stamtąd, to chciałabym być taką Dua Lipą, która właśnie ma chłopaka,
który będzie za mnie prowadził to cabrio, który wszędzie mnie dowiezie, który będzie właśnie też jakimś szalonym, fikuśnym człowiekiem. Ja wtedy w pięknym stroju, z pięknym ciałem, wysmarowana glitterem, patrząca tylko na światełka. I to właśnie ten tekst jest właśnie tak celowo pisany, że, żeby się zatracić w tych marzeniach, żeby pojechać po prostu po bandzie, już pofantazjować już tak, że aż po prostu wstyd czasem. I kończy się właśnie na tym, że czasem jak taka roca zamienia się w dynię i budzisz się jednak w swoim domu bez tych wszystkich luksusów, to może warto docenić w sumie to, co się ma. Może w sumie tam, może to, co nam się wydaje takie piękne i takie w ogóle niedoścignione, może to też jest do dupy za kulisami, więc po co negować swoje. I stąd też trochę, że Dua Lipa musi i mnie już nie kusi, a ja nic nie muszę, bo czuję tutaj spokój i jakiś taki brak też stresów, a wyobrażam sobie, że jak ktoś ma taką karierę mimo wszystko światową, więcej... to już musi. Tak dużo tej presji w głowie. I oczywiście osoby, które są z tamtych rejonów, pewnie czytając, mają takie, tak sobie tylko myślisz, że tak jest, a wy głupi ludzie z filmu naoglądali. Chodziło. I ostatnia rzecz, tam też ten tekst buduje na piosenkach, które są moimi kultowymi piosenkami kojarzącymi mi się właśnie z takim American Dream, bo jest i utwór Beyoncé, i Ariana Grande, i Gwen Stefani, to są takie popowe, Dua Lipa, takie popowe ikony tego świata. Stąd też te fragmenty, takie trochę erotyczne fragmenty z ich piosenek o tym, jak to życie w Hollywood wygląda. I fajnie, że o to pytasz, bo w sumie jeszcze nikt nie gadał ze mną akurat o tym tekście. Wiesz co, tu jeszcze miałem pytanie, ale mi trochę rozwikłałaś zagadkę, dlatego że właśnie miałem pytanie bezpośrednio o Stany Zjednoczone, czy kiedyś byłaś, ale już mi powiedziałaś, że nie, ale bardzo chcesz, więc wiesz, ja ci w tym momencie też, jak to ucichnie oczywiście, bo na to czekamy, zapraszam do nas, do Chicago, posiedzimy sobie w radiostacji i zrobimy taki wywiad live, tak będzie najlepiej, więc mam nadzieję, że ci się to uda, bo Stany to naprawdę fajne miejsce. No, wiem, wiele razy miałam okazję naoglądać się, naczytać i tak dalej. Chcę bardzo przyjechać. Chciałabym już w ogóle zagrać na przykład koncert. To byłoby moje wielkie marzenie, ale też przyjechać tak pozwiedzać, więc bardzo chętnie dziękuję za zaproszenie. Jak tylko będę miała taką możliwość, to przyjeżdżam i się zobaczymy na żywo. A mam wrażenie, że wszystko jest możliwe, bo grałam kiedyś koncert w Tokio, więc dlaczego miałabym nie zagrać kiedyś w Stanach Zjednoczonych? No, przejdźmy, Mary, na inny rozdział. Mam tu taki cytat, który bardzo mi się spodobał. Nie przeczytam go jeden do jeden, dlatego że tam jest jedno słowo, które chciałbym pominąć, ale niestety bywa na odwrót i gdy ktoś pyta, czy taki kolor sukienki mi odpowiada, albo czy mógłby wejść mi teraz na głowę, ja przytakuję i głupio się uśmiecham. No i właśnie tutaj mamy taki fragment, jeden z wielu w książce, który mówi o tej granicy i tutaj moje pytanie do ciebie. Jak jasno zaznaczyć te granice na N? I czy ty się ciągle tego uczysz, czy już to pojęłaś to? Dlatego że tak, w tym fragmencie mamy też o tym, że im ktoś bliższy, tym łatwiej, im ktoś dalszy, tym trudniej. Jest to odwieczna walka ze słowem nie i choć jest ono proste i można byłoby pomyśleć, że przecież nie ma w tym nic takiego strasznego, żeby komuś odmówić albo powiedzieć swoje zdanie, to jednak kiedy konfrontujemy się, to nagle po prostu stajemy się jakimiś przerażonymi małymi królikami, które już nie potrafią i ja chyba należę do tych osób, które chciałyby wszystkim innym dogodzić, nie sprawić przykrości, więc na poczet tego wolą nie odmawiać albo właśnie nie sprzeciwić się czemuś i to jest bardzo duża wada i o tym jest ten tekst, bo ostatecznie robimy źle tamtym ludziom, robimy źle sobie, a koniec końców i tak dojdzie do takiego momentu, kiedy będzie trzeba w końcu powiedzieć nie i to już będzie wtedy to mniej przyjemne nie, bo przecież można było tą granicę wcześniej zaznaczyć, prawda? I też mam też na sobie taką bluzę, która jest bardzo związana z tym tekstem, który mówi o tym, że jak mamy z tym jakiś problem, to przecież ostatecznie w naszych głowach można się zmusić i powiedzieć nie i koniec po prostu. I gdzieś ten tekst bazuje też na takich głupich codziennościach, które tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, jak źle jest ze mną, że mam taki problem, bo nawet idąc do fryzjera, czasem człowiek daje się przekonać na jakąś fryzurę, której absolutnie nie chce.
po to, żeby nie zrobić komuś przykrości i nie powiedzieć nie, to jest absurdalne. I naprawdę ten tekst cieszy się bardzo dużą sympatią, bo wiele osób do mnie pisze, że ma dokładnie tak samo. I chyba mamy w takim razie z tym jakiś problem taki też społeczny, że nie chcemy robić innym ludziom źle, nie potrafimy odmówić. A przecież ostatecznie trzeba robić tak, żeby pasowało nam prywatnie, no bo nie da się udawać i cały czas robić czegoś wbrew sobie. Tak, ja mam z tym absolutnie problem. Nie nauczyłam się tego jeszcze, tak jak piszę w tekście, być może czasem jak się kogoś dłużej zna, no to już człowiek nabiera tej odwagi i potrafi czasem coś zaznaczyć, ale to czasem potrafi się zburzyć w jeden dzień czy z jakąś jedną głupią sytuacją i na nowo trzeba się uczyć tej asertywności. Ona jest turbo ważna, niestety. Mm-hmm. Mary, jeden z kolejnych rozdziałów mówi, wiesz co, chcę go podkreślić, dlatego że skojarzył mi się z pewnym filmem, który oglądałem już kiedyś, później chyba jeszcze nawet kilka razy, filmem z 2008 roku My Sassy Girl z Alicia Cuthbert i Jesse Bradfordem, nie wiem czy kojarzysz. Jest ten rozdział taki, że nie pasz mu rano kawy, obudź go herbatą zieloną z listkami. To mi się skojarzyło bardzo z tą historią tego filmu z 2008 roku, dlatego że tam były dwie osoby, którym było niby to było po drodze, niby nie było, pisali do siebie, zostawiali te koło drzewa, zostawiali takie piękne listy do siebie pisane, które po roku mieli przeczytać i to właśnie fajnie się spajało razem z historią tego rozdziału dla mnie, o tym, o takich, no właśnie takie piękne, emocjonalne bardzo jakby listy pisane do drugiej osoby. Ja tutaj się inspirowałam takim tekstem Grzegorza Ciechowskiego z Republiki, a ten film, o którym mówisz, wydaje mi się, że go znam, ale nie oglądałam. I ten tekst Grzegorza Ciechowskiego nosi tytuł Prośba do następcy, czyli analogicznie ja nazwałam swój tekst Prośba do następczyni. I w jego piosence, bo to jest piosenka, kieruje słowa do mężczyzny, który będzie właśnie kolejnym mężczyzną jego kobiety. I tam daje takie trochę instrukcje, jak się z nią obnosić, natwarzać, ale też podkreśla, że pamiętaj, że to ja byłem pierwszy, że to moje dłonie były pierwsze na jej ciele i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi ten tekst zapadł w głowę, bo jest taki życiowy, że chcemy być tacy trochę może zbierający trofea, też tacy trochę zawsze ważniejsi, najważniejsi i w miłości też tak to bywa, że nawet jak już się rozchodzimy, to każdy z nas ma w mniejszej lub większej skali takie: a kto będzie następny? I pomyślałam, że to fajne napisać taki właśnie list do tej następczyni, do następnej osoby. I pisząc ten list, zorientowałam się, że moim takim największym marzeniem jest w zasadzie, aby ta osoba nigdy się nie pojawiła i aby nie żyła, w sensie po prostu nie była na tym świecie. I tak też kończę ten tekst, że mimo to, że oddałabym, jeżeli musiałaby nastąpić taka sytuacja, to w moim wyidealizowanym świecie byłoby wspaniale, gdyby miłość się nigdy nie kończyła. Ale jak wiemy, kończy się bardzo często i nie bywa wieczna, więc może czasem warto sobie przemyśleć, co by się powiedziało takiej następnej osobie, która odziedziczy po tobie twojego chłopaka albo twoją dzieewczynę. Dlatego taki list. Myśmy sobie tak pomyśleli w tej chwili, może każdy z naszych słuchaczy, słuchaczek, widzów pomyśli sobie, co by napisał sam. To pokazuje też, jak dobrze znamy tę osobę przede wszystkim, jak ją poznaliśmy i ile dla nas znaczy, bo każdy mógłby sobie coś pomyśleć i rzeczywiście, jeżeli bardzo ją kochał i tak dalej, to mógłby się rozpisywać, jak traktować ją najlepiej. To taki właśnie bardzo emocjonalny, fajny list. Kolejnym z rozdziałów takich nieco nietypowych to o cekinowej bombie. Tu bardzo ciekawa, fajna historia. Mam do ciebie pytanie, czy to jest historia prawdziwa, czy rzeczywiście obserwowałaś taką kobietę właśnie, która miała te perypetie takie wieczorne i czy jeszcze kiedyś ją spotkałaś może, dlatego że kończymy w ten sposób, że widziałaś kiedyś taką kobietę, opisujesz ten wieczór i że szkoda, że z nią nie porozmawiałaś. To była prawdziwa historia, bo lubię bardzo chodzić na miasto i sobie obserwować. Wiem, że na pewno też jestem obserwowana, więc myślę, że po prostu my jesteśmy takimi ludźmi, którzy lubią siedzieć i jak ten krokodyl właśnie z zatrawy jakiejś wystawać i się czaić. I na przykład ja bardziej niż tańczenie wolę siedzieć z drinkiem i patrzeć, co się dzieje. I czasem takie nasze guilty pleasure jest, żeby pójść do miejsca, w którym kompletnie się na przykład nie odnajdujemy ze znajomymi muzycznie albo
nie odnajdujemy się, jeżeli chodzi o, nie wiem, wiek osób, bo chodzimy na przykład gdzieś, gdzie statystycznie chodzą tylko starsze osoby i lubimy popatrzeć, co się dzieje w takich miejscach. I to była taka jedna właśnie z sytuacji, kiedy zaobserwowałam pewną kobietę, która była już tak na oko po 50 i ewidentnie szukała po prostu miłości. I to mnie wzruszyło, że świat bywa też taki okrutny, że właśnie ta cała cykinowość, ten blichtr, te piękne sukienki, one są przecież po to, żeby znaleźć tą miłość, żeby ktoś zwrócił uwagę, a nie zawsze tak jest i czasem to się kończy tragedią, właśnie płaczem albo złamanym sercem. No i myślę sobie, że też tak będę miała w życiu, że nieważne ile mam lat, to się będzie tej miłości chciało szukać i chciało ją mieć, dlatego czasem jak ktoś patrzy na drugą osobę z taką szyderą, że o zobacz, patrz jak się ubrała, no stara baba, to właśnie, bo wiem, że tak na przykład było tego wieczoru, że niektórzy tak obcinali wzrokiem tę panią, że się za bardzo na przykład ubrała jak na swój wiek, to ja wtedy myślę w drugą stronę, że przecież to jest cudowne, że ktoś się tak postarał, że chce mieć to szaleństwo mimo bycia w wieku 50 lat i że w ogóle co to znaczy, że nie przystoi się ubrać w jakimś wieku i tak obserwowałam ją z taką właśnie trochę, z takim trochę poczuciem, że szkoda, że nie widzisz, że cię obserwuję, bo powiedziałabym ci, że mam tak samo i że za wiele lat też mogę mieć podobnie, a w ogóle to cekinów mam w szafie bardzo dużo, więc czuję mój stan. I to mnie trochę tak wzruszyło, ta cekinowa osoba na tym wieczorze. I dlatego też o niej napisałam taki tekst, który trochę też odzwierciedla, jaka będę chyba też za wiele lat, bo czuję, że to mogę być też ja. Taka gdzieś na mieście, w tych cekinach, w szalonych chwilach. Mary, kolejny taki rozdział, o którym moglibyśmy porozmawiać, to rozdział o Netflixie. Mamy tu taki cytat, że dochodzę do wniosku, że fajnie byłoby móc w życiu właśnie tak przyłączyć to, co nudne, ominąć niewygodne i trochę tak pobawić się jak w odcinkach w serialu. Napisałaś tam, że Stranger Things, Dead to Me i Kalifat. Jakie seriale jeszcze oglądasz? Jakie Marysia ogląda, jakie Mary ogląda, jakie mogłaby nam polecić w tym momencie? Tak, już ci mówię, ale jak mówisz o tym właśnie przełączaniu, to przypomina mi się taki film, czy oglądałeś z Adamem Sandlerem właśnie. Switch chyba, tak? Click albo Switch, coś takiego. Tak, i tak. Miałam takie właśnie wrażenie, że ten film mi się przypomniał i on był dla mnie wzruszający, mimo tego, że on trochę był taką komedią romantyczną, szaloną, jak to z Adamem Sandlerem, że właśnie jakby tak niby wygodnie jest przyłączyć sobie to życie, ale tak z drugiej strony przecież on na końcu tak strasznie tego żałował i chciał to wszystko cofnąć. Polecam ten film na jakiś taki wieczór, żeby się odwyluzować. A jeżeli chodzi o seriale, to obecnie czekam w ogóle na Stranger Things kolejny sezon, ale oglądam, to jest polski serial Roist, który teraz dodatkowo ma już drugi sezon i jeszcze go nie zaczęłam, ale wszyscy wychwalają, więc trzeba to sprawdzić. Obejrzałam też taki serial Wąż, o takim człowieku mordercy, który jeździł odurzać hipisów i ich zabijał, kradł od nich pieniądze. Bardzo taki mrażący krew w żyłach, też trochę kryminalny, ale wciągający. Moim ukochanym serialem Sex Education czekam. Też wraca, tak. Tak, na kolejny sezon. I teraz też był taki bardzo dla kobiet, mam wrażenie, serial, który obejrzałam i mnie się on podobał, nazywa się Sex Life i to jest taka romantyczna wizja. Oglądałem, tak. Trochę taki pleasure. I też bardzo fajny polski serial Sexify o dziewczynach, które w polskim właśnie akademiku opracowują aplikacje na egzamin. I to jest bardzo taki, mnie ten serial się bardzo podobał pod kątem tego, że właśnie pokazuje nasze studia, że nie jest stylizowany na te amerykańskie takie college, tylko nasze akademiki, tą naszą tutaj taką trochę polskość i mieszkanie razem, gotowanie, te słoiki przywiezione z mniejszych miasteczek i no coś, co rozumieją osoby, które po prostu studiowały w wielkim mieście, a pochodzą na przykład z mniejszego i dlatego ten serial mi się jakoś tak strasznie spodobał. Więc to mogę wam tak polecić. A słuchaj, jak jesteśmy jeszcze przy tym rozdziale, to
Wiesz co, fajnie to opisujesz, dlatego że mam wrażenie, że jest taka stygma, szczególnie przez ostatnie lata i szczególnie na osobach młodych, że oglądasz seriale, siedzisz, nie pójdziesz wieczorem do pubu na przykład, to nie wiem, to jesteś gorszy, to jesteś inny. A na dobrą sprawę, jakbyśmy się tak na tym zastanowili, jakbyśmy przeczytali ten rozdział twój, to wiesz, szczerze, wolę sobie obejrzeć jakiś ciekawy serial, gdzie wiesz, gdzie mogę dużo różnych emocji, dużo różnych pomysłów, może mi przyjść do głowy, mogę zyskać w jakiś sposób też artystycznie bardzo często, niż, nie wiem, pójść i siedzieć przy stoliku przez 2-3 godziny i zastanawiać się, co ja tu robię, bo nic mi na przykład akurat to wyjście nie da, nie? Więc jest taka stygma trochę na tym, że nie do końca to oglądanie i tak dalej, a mi się wydaje, że wiesz, że przecież tak, tak samo jak obserwujemy normalnie gdzieś chodząc ze znajomymi życie, tak samo jak wejdziemy w ten świat serialu, to to też jest postrzeganie rzeczywistości. Nie wiem, za 10-20 lat te rzeczy, które przeżyliśmy, mogą nam się plątać w głowie i możemy nie wiedzieć do końca, czy je przeżyliśmy. To jest tak samo no, po prostu postrzeganie takie, wiesz, emocje, tak? Emocje przede wszystkim. Bardzo inspirują seriale i czasem moi znajomi mówią, że o, znowu straciłem cały wieczór na oglądaniu, ale jestem beznadziejny. To myślę, że właśnie trzeba to przykuwać w takie myślenie, o jakim mówisz, że a być może ten serial właśnie wiele zmieni w twoim życiu, bo na podstawie tego napiszesz coś albo właśnie stworzysz jakiś ciekawy projekt, więc jak najbardziej wszystko inspiruje. Myślę, że to też takie czasy teraz pandemiczne tutaj się odzywają, że każdy z nas już się tak przyzwyczaił do tego, że wieczór to raczej spędzi na kanapie w domu, a nie na mieście, bo nie było takiej możliwości, żeby wychodzić. I pisząc też trochę o tym myślałam, że też zastygliśmy w tym, że jak już, że tak samo czasem wygodniej już zostać w tej piżamie, a też trzeba na to uważać, żeby nie wrosnąć w te kanapy, więc właśnie ten tutaj balans jest też potrzebny i ja też tak mam, że wiele wieczorów lubię spędzić mimo wszystko z Netflixem, bo jest to właśnie bardziej inspirujące niż wydanie pieniędzy na milion taksówek i potem kac następnego dnia. Ale raz na jakiś czas też warto może dać szansę tym żywym ludziom i nie odmawiać ze względu na 5. sezon ukochanego serialu. Mary, kolejny rozdział o tatuażach. Tu mam do ciebie pytanie. 5. z okazji książki. Czy jest zrobiony? Jeśli tak, to jaki? Dlatego, że 4 poznaliśmy. A 5? Zrobiłam sobie 5. tatuaż, bo jak sobie coś postanowię, robię to i jest to, nie wiem, czy to będzie widać, bo celowo miał być bardzo cienki, ale tutaj, no najwyżej po prostu go opiszę. W każdym razie tutaj jest ten tatuaż i... Widzimy, tak. Nie wiem, czy go widać. Tak, to. Widzimy taką minkę, tak? Tak, i to jest smiley, który pojawia się też na paznokciu środkowym, który występuje w sesji zdjęciowej do tej książki. Też motyw tego smiley'ego jest w oprawach graficznych i w naklejkach do książki i gdzieś koresponduje z tym, że właśnie ta książka to jest takie wahanie nastrojów. To jest smutek z uśmiechem naraz przeplatany, czarny, biały i pomyślałam sobie, że chciałabym właśnie na pamiątkę taki uśmiech mały, żeby mi poprawiał humor, trochę żeby przypominał o tym, że udało się wydać tę książkę i też trochę dlatego, bo ostatnio pokochałam ten symbol, też ze względu na muzykę techno rave, którą robimy z moim producentem i po prostu ten smiley to jest trochę też symbol takiej muzyki, a że trochę w tym sobie eksperymentujemy, to jakoś jest bardzo ze mną związane, więc każdy tatuaż coś tam u mnie znaczy. I na pewno możemy się spodziewać 6, bo na pewno jeszcze przyjdą takie momenty przełomowe, takie warte zapamiętania, potwierdzenia. Mówią, że to nauk, ale ja tego nie, w ogóle nie zauważam. No to w takim razie, jak powiedziałaś już o nałogu, to moglibyśmy przejść do cytatu: kochani, o godzinie 15:05 przyszła do mnie paczka, waga 500 gramów, cała i zdrowa. No. Zakupy, czy jesteś zakupocholiczką? Jak to z tym nałogiem, jeżeli chodzi o zakupy? Bo tutaj jest właśnie ta paczka była taka potraktowana jak przyjście na świat dziecka. Nowina, którą trzeba się podzielić z całym światem. Zakupy poprawiają humor. I zawsze tak miałam, że jak miałam zły dzień, to moja mama zabierała mnie do centrum handlowego i robiła jakąś małą przyjemność, czy to było kupno jakiegoś, nie wiem, notatnika do szkoły, czy sukienki, czy chociażby lodów karmelowych, to zawsze gdzieś poprawiało humor i kojarzy mi się właśnie z tym, że kiedy miewałam jakieś marazmy w głowie, to mama mówiła, dobra, olewamy dzisiaj szkołę, jedziemy do galerii handlowej i szalejemy.
Oczywiście nie działo się tego turbo często, ale jak już się działo, to w mojej głowie było to jak jakieś Eldorado i stąd mi się też dlatego kojarzą zakupy z czymś takim miłym, co trzeba stosować już jako taką broń ostateczną, więc to też nie jest tak, że ja codziennie siedzę i kupuję, bo mimo wszystko raczej jestem z tych osób, co lubią być rozsądne, ale kiedy bardzo zły dzień, to potrafi naprawdę poprawić humor. Tak jak kiedyś w jednym z wywiadów, bardzo mnie to rozbawiło, Katarzyna Nosowska opowiadała, że ona po prostu robi codziennie zakupy, że ładuje do koszyka buty za ileś tam tysięcy, jakieś sukienki i to jej wystarcza. Ona potem klika anuluj i to są finalizowane, ale sam fakt, że ona sobie tam do tego koszyka... Ten strzał dopaminy już wszedł. Tak, i być może u mnie działa to podobnie. Więc no wiem, że też to powinno się mieć z tym absolutnie umiar, no ale każdy ma jakieś tam swoje odchyły i u mnie to są ubrania i zakupy ubraniowe. Ja też jestem zakupoholikiem, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o muzykę, merch, czasem rzeczy do mieszkania i tak dalej, ale u mnie to jest tak, że to jest bomba taka w danym, nie wiem, dniu albo w dwóch dniach, nakupuję wszystkiego, a później daję sobie spokój, nie wiem, na 3-4 miesiące i wracam znowu do tej bomby, bo wiesz, bo też tak rozsądek mi podpowiada, za często nie możesz tego robić, ale raz na kwartał mocne zakupy, wszystko co chcesz, dobra, może być. Szczególnie, że gdybyśmy robili, to często to przestało być fajne, przestało by sprawiać przyjemność. Dlatego się czasem zastanawiam, co ci ludzie stosują jako taki właśnie szybki polepszacz humoru, jak na przykład stać ich na wszystko w życiu, że mogą mieć każdą rzecz tu i teraz. Nie ma wtedy takiego trochę dążenia do tego, żeby to w przyszłym roku sobie kupię, nie wiem, to i tamto, albo zrobię to i to. Więc cieszę się, że można sobie tak to dozować. To jest chyba przyjemniejsze. Mary, tworzę sobie w pamięci naklejki, mam już zbiór wielki. Mamy taki rozdział, w którym tutaj wymieniasz różne imiona, z czym ci się kojarzą. Wobec tego pytanie ode mnie, czy Marysia ma w swoim wielkim zbiorze imię Jakub? A jeżeli tak, to co mogłoby oznaczać? Kuba przez całe moje życie to był człowiek bardzo sympatyczny i zazwyczaj wiązał się z tym, że był moim przyjacielem, bo i Kuba Bąkała, czyli taki gitarzysta, z którym żeśmy założyli pierwszy w życiu zespół i przez wiele lat graliśmy i w zasadzie wspólnie zaczynaliśmy, to taki mój przyjaciel i do teraz bardzo ciepło o nim myślę, a drugi Kuba na przykład w moim życiu to nasz realizator dźwięku, który też jest moim bardzo serdecznym przyjacielem, Kuba Tarnecki, więc imię Kuba jak na razie kojarzy mi się właśnie z przyjacielem, więc No, to bardzo dobrze. No bo jest coś z tymi imionami, no jednak no, siłą rzeczy no często nadajemy taką łatkę, chociaż nie powinniśmy się w tym za bardzo gubić, bo wiadomo, to nic nie oznacza. Imię to imię, często jest to splot jakichś tam różnych wydarzeń i ktoś nie powinien, nie wiem, mieć tak na imię, albo powinien miał być dziewczynką, albo chłopak, więc to też tak z przypadku, ale jednak daje takiego kolorytu trochę to tak zestawianie. A ty masz z Marysią jakieś skojarzenia, czy nie? Wiesz co, właśnie nie poznałem za wiele w moim życiu, więc z doświadczenia swojego nie. Powiem ci nawet szczerze, że możesz być chyba pierwszą, z którą mam jakiś taki kontakt typu rozmowa, wiesz, bo nie, akurat to była moja babcia kiedyś, której niestety nie poznałem, ale no nie, więc ja nie mam Marysi. Dobry start, muszę zrobić teraz dobre wrażenie i będziesz miał dobre skojarzenie z nami. No już jakieś mi się wyrobiło. W takim razie Mary, przejdźmy jeszcze może tutaj do paru innych rzeczy, tak jeszcze kończąc sobie troszkę. Na przykład mamy taki rozdział o Instagramie. To taki rozdział na czasie w tej chwili, szczególnie dla osób młodszych, które są na tym Instagramie, 20-kilkuletnich, nawet 30-letnich w tym momencie, ale do osób jednak nieco młodszych. Bardzo fajny jest ten cytat o tym, że zaspokoiłaś instagramowego potwora i ucieszyłaś wszystkich domowych aktywistów. Bardzo mi się to podoba, dlatego że no, w dzisiejszych czasach już naprawdę mi się wydaje, że ludzie przesadzają, szczególnie ci ludzie z show biznesu, jeżeli chodzi o te wszystkie akcje. Przecież bardzo często teraz, szczególnie nie wiem, czy śledzisz, na pewno śledzisz, jakaś dziewczyna daje półnagie zdjęcie, a pisze na przykład o Afganistanie, czy o jakichś dzieciach, które głodują. I później bardzo często jest lincz i to usuwa. Instagram jest dużą kopalnią absurdów i tak jak dla mnie jest też bardzo dużym medium i bez niego mogłabym chyba może nawet artystycznie nie istnieć, bo to tam mam kontakt z ludźmi,
zapraszam na koncerty i uważam, że no, bez niego Mary z Polski totalnie nikt by nie wiedział, o co chodzi, co ja robię i gdzie gram i kiedy, ale też jest no, takim właśnie trochę medium absurdu, gdzie każdy może się wypowiedzieć i czasem te wypowiedzi właśnie mają taki wymiar, o jakim ty mówisz, czyli trochę mieszają się na granicy jakieś w ogóle wyczucia smaku, ale też zauważyłam, że ludzie zaczęli wyrabiać sobie taką potrzebę, że jeżeli ktoś ma jakiś wpływ, coś tworzy albo gdzieś działa, to musi się wypowiedzieć już na każdy temat, a że przecież nasza planeta jest gigantyczna i tych problemów jest milion, to trochę nie da się wypowiedzieć na każdy temat, na pożary w Australii, na aborcję, właśnie na Afganistan, na bombę, epidemię, jakby to jest nie do zrobienia i jeżeli na przykład ja prowadzę konto muzyczne, artystyczne, to nie czuję takiej powinności, aby non-stop tam się wypowiadać na temat taki polityczny, społeczny, ekologiczny, bo to nie od tego jest to moje konto, a zauważam taką tendencję, że ludzie tego wymagają i uważają, że jeżeli tego nie robisz, to jesteś ignorantem. I tym tekstem chciałam trochę właśnie podkreślić, że to jest trochę bullshit, bo i właśnie instachłam, bo każdy z nas ma prawo do swojego zdania i to, że gdzieś w internecie się z tym nie afiszujemy, wcale nie znaczy, że nie myślimy o czymś albo czegoś nie wspieramy. I to, że na przykład poszłam zagłosować na prezydenta, ale nie wrzuciłam informacji, wcale nie oznacza, że tego nie wrzuciłam i że nie byłam przykładną obywatelką. Oczywiście, kiedy chcę, wrzucam i informuję, bo czasem czuję, że może warto, bo na czymś mi zależy, ale to, co mnie irytuje, to to, że taki wytworzyliśmy trochę mus na wypowiadanie się i dlatego ten potwór instagramowy tutaj się odzywa, którego trzeba tak właśnie nakarmić i on na chwilę przycichnie i takie właśnie czasem wrzucenie jakiejś grafiki, która wspiera tam coś, jest takim nakarmieniem tego potwora, ale czy to jest dobre? Ja myślę, że nie, bo sobie wyobrażam właśnie mnóstwo takich instagramowych aktywistów, którzy siedzą w telefonie, wrzucają na przykład grafikę, która coś tam wspiera, po czym odkładają ten telefon i zupełnie już mają ten temat w ogóle poza zasięgiem swoich myśli. Zrobili to tylko po to, żeby wyjść na osoby, które się interesują. I to mi trochę nie pasuje. Ja nie chcę być taką osobą, więc jak już na jakiś temat się nie wypowiadam, no to po prostu się nie wypowiadam i tyle, a nie bo będę to robić tylko i wyłącznie dlatego, bo tak trzeba, bo wypada, bo co ludzie powiedzą. Były powiedzmy jakieś tam czasem zażalenia, że Mary, dlaczego właśnie nie wrzucasz nic o tej tragicznej sytuacji w Afganistanie? Nie robię tego, bo akurat w tym momencie nawet nie mam jak tego zrobić, mam swoje na ten temat przemyślenia, nie muszę być osobą, która wrzuca grafikę na ten temat. Myślę, że trzeba też ten umiar znaleźć. No i to jest super. Do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, teraz ten mój taki notes odnośnie imienia Mary, Marysia, no powiększa się o takie pozytywne cechy, bo ja to bardzo szanuję, takie twoje podejście i bardzo lubię, bo ja sam mam takie podejście. No bo rzeczywiście, no później masz cytat o byciu eko i to tak samo wiąże się z tym, co powiedziałaś. Ktoś stawi zdjęcie, że jest super eko, a za kulisami widzimy, jak jest eko, jakie przedmioty ma przy sobie na przykład i czego używa. Więc no to jest też taki bullshit rzeczywiście. No mi się to bardzo nie podoba, bo jak śledzę za artystę, to bardzo często no przede wszystkim śledzę go za to, co robi jako artysta, a nie potrzebuje też nachalnie, sztucznie cały czas być atakowany politycznie, tutaj właśnie Afganistanem, tutaj, no nie chcę. Wręcz powiem ci, że ja na przykład przez ostatnie miesiące, przez ostatnie lata bardzo dużo artystów, których lubiłem, szanowałem, odobserwowałem, przestałem ich przeglądać przez to, że wstawiali właśnie treści, które nie były związane z tym, co robią, czyli jesteś artystą, lubię twoją muzykę, po to tu jestem, więc nie dorabiaj do tego czegoś innego. Myślę, że też przecież przez muzykę można się wypowiadać w jakiś taki sposób bardzo metaforyczny. Nie trzeba kawa na ławę mówić tego, co się myśli, tylko w piosence coś zaznaczyć. I to też jest właśnie piękne, że każdy na swój sposób. I ja tak wolę też funkcjonować, że jeżeli czuję potrzebę się wypowiedzenia, no to zrobię to w jakiś swój zawalowany sposób z Polski, a nie zaraz ckliwy post, bo tak wypada, bo inni tak robią. No, więc cieszę się, że masz podobnie. Kiedyś miałam takiego znajomego, który właśnie uwielbiał na Twitterze się też wypowiadać na wszystkie tematy, bo tak wypadało, te polityczne. Kiedy był zamach właśnie na wydawnictwo Charlie Hebdo, pamiętam, że zatrzymał całą imprezę tylko po to, żeby właśnie usiąść do Facebooka i się wypowiedzieć w nocy na ten temat. I wtedy mnie to dotknęło, bo poczułam, że on tego nie robi
bo naprawdę to przeżył, ten zamach, tylko robi to, bo co ludzie powiedzą, co powiedzą moi znajomi, inni, którzy rano się obudzą i zobaczą, że ja nie dałem znać, co o tym myślę. No i to mnie wtedy tak też rozbawiło trochę, że to są to takie nasze absurdy w naszych głowach. Albo wiesz, też te nowe filtry, które są, mnie to strasznie wkurzało w pewnym momencie na Facebooku, to wiesz, twoje zdjęcie, flaga Francji i tak dalej, a tak jak mówisz, no nigdy nie byłaś we Francji, nigdy nie przeczytałaś Charlie Hebdo, to cię nie interesuje sekundy po przeczytaniu, nie? I taki, wiesz, i takie wielkie manifesty, no ale to też robi nam ścieczkę z głowy właśnie te wszystkie korporacje, też specjalnie Facebook, Instagram daje takie różne narzędzia do tego, żeby robić takie rzeczy. Na przykład tutaj w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy w Polsce też, ale tutaj nasiliło się takie różne narzędzia dotyczące osób afroamerykańskich. Dlatego, że tak, na Facebooku czy na Instagramie, wszędzie w internecie ja widzę jakieś specjalne narzędzia albo komunikaty, które mi od razu wyskakują. Wspieraj tam, wiesz, miesiąc czarnej historii, wspieraj to, wspieraj tydzień, wiesz, to są nachalne rzeczy, które też są nam wciskane niestety bardzo często. Tego chyba nie ma u nas tutaj na Facebooku, ale są te wszystkie nakładki i myślę, że to z jednej strony przecież jest taka potęga tych portali i można to dobrze wykorzystać, no ale wiadomo, że się robi też chaos z tym wszystkim i no dla mnie to czasem jest już za dużo i też wolę się wycofać i jest większy spokój ducha mimo wszystko. W takim razie kończąc ten rozdział powiemy tylko, że przypomnijmy to co powiedziałaś Mary, że jeżeli Mary z Polski się nie wypowiada na dany temat, to nie znaczy, że nie ma zdania albo to nie znaczy, że jest przeciwna. Jeżeli nie popiera Afganistanu, na przykład nie wiem, tego co się dzieje, jeżeli chodzi o relokację tych ludzi, pomoc i tak dalej, to nie znaczy, że jest przeciwna temu. No, każdy musi to zrozumieć, każdy fan danego artysty musi zrozumieć, że no, tego jest więcej. To co się dzieje za kulisami, no to niekoniecznie zawsze musi być na jaw. Słuchaj Mary, jeszcze na koniec mam takie dwa cytaty. Jeden z nich, który mnie też bardzo urzekł, to odnośnie pani Anety. Pani Aneta, też bym chciał poznać panią Anetę i też bym na twoim miejscu też bym zatęsknił za nią dość mocno, jeżeli chodzi o tę płatność, która odbyła się tam wyjątkowo osobiście. To wszystko do takiego rozdziału o tym spotkaniu. To był chyba psychoterapeuta taki, tak? Tak, tak, tak. Doświadczenie moje z psychoterapeutą, które pokazuje, że psychoterapia nie jest dla każdego i bardzo głupie czasem czynniki mogą na to wpłynąć, że się człowiek do tego zrazi. I o tym jest opowiadanie, też o tym, że warto dać taką sobie szansę i pójść na przykład, spróbować i się przełamać, bo nie jest to łatwe, żeby się przełamać, ale też nie warto się potem załamywać, że coś nie poszło, że ta psychoterapia w ogóle na przykład nie pomogła, albo że nas jeszcze pogorszyła nasz stan i tak było u mnie, że akurat trafiłam na taki zbieg z wydarzeń, może nie będę spoilować tej historii, spowodowała, że ja już nigdy więcej nie chcę pójść i być może mi się to za jakiś czas zmieni, ale było to dla mnie bardzo ciekawe, że taka mała jedna rzecz potrafi człowieka aż tak zrazić i wycofać. No bo rzeczywiście no z tą psychoterapią i z takimi wizytami to no jest taki dualizm niestety. Z jednej strony zastanawiamy się, a co mi taka obca osoba może pomóc, nie? Co ona wie, żeby mi radzić? Kim ona jest? No i rzeczywiście w wielu przypadkach tak jest, bo jeżeli ta osoba jest taką nieodpowiednią osobą, która rzeczywiście sama ma niepoukładane życie na maksa, czemu ona ma dawać rady, jak żyć, skoro ona nie potrafi, nie? Ale z drugiej strony rzeczywiście no są osoby, wydaje mi się, ja też poznałem w życiu i też ja jestem taką osobą na przykład, która lubi nie tyle doradzać, tylko która lubi na przykład pomóc komuś przemyśleć pewną kwestię, bo to chyba o to chodzi przede wszystkim, nie? Do każdego wniosku sam musisz dojść, ale jeżeli ktoś ci pomoże przemyśleć coś w inny sposób, to jest to. No, to nie jest to, że takie rady, jak mówiliśmy o poradniku, to nie może wyglądać w ten sposób, że w tym rozdziale ty kładziesz się na kozetkę i tutaj jakiś, nie wiem, jakiś Marcin czy Michał mówi ci, jak masz żyć w jednym spotkaniu za 300 zł. No tak mi się też wydaje. Nie mam doświadczenia właśnie z psychoterapiami, ale z tego, co wiem od znajomych, no to jest właśnie szukanie odpowiedzi samemu w sobie, więc pomyślałam, że skoro tak jest, to to szukanie odpowiedzi może też nastąpić w różny inny sposób. Właśnie może samemu ze sobą na kanapie, albo może pod wpływem jakiegoś obejrzenia czegoś w internecie, filmu, albo jakiegoś przeczytania artykułu,
książki psychologicznej, nie wiem, rzucam frywolnie, bo przecież ostatecznie chodzi o to, żeby sobie pomóc, żeby coś sobie poukładać w głowie, więc jeżeli ja sobie mogę coś poukładać w głowie, bo coś przeczytałam albo gdzieś coś zobaczyłam, no to może mi to na tym etapie wystarczy i nie potrzebuję chodzić do osób drugich i obcych i im się zwierzać. Ale wiem, że też niektórzy potrafią to robić, duży szacun dla takich osób i wiem, że chodzą wiele lat na terapię, cenią sobie. No nie jest to dla każdego, tak mi się wydaje. No to wydaje mi się, że ostatni cytat może się trochę łączyć z tym tematem, o którym powiedzieliśmy teraz, dlatego że ostatni cytat dotyczy fryzjera. Jest świetny, też jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o całą książkę. O tym, że ten dzień nie miał szans na powodzenie, wymarzyłam sobie pójść do fryzjera, ale wstydziłam się zadzwonić. Później dalsza część też bardzo urzeka. Jak sprawdzałaś, pytałaś w Google, jak umawiać się do fryzjera, ależ ze mnie tępa dzida, co ja mam w głowie? No to powiem ci, że wiesz, że znam takie osoby, znam też ten temat i rzeczywiście my w dzisiejszych czasach często szukamy w internecie odpowiedzi na pytanie, jak umówić się do fryzjera. Albo planujemy to. Ja ostatnio przeczytałem, nawet ktoś pisał komentarz w internecie, że czy wy też tak macie, że umówienie na przykład wizyty do fryzjera, czy tam gdzieś do lekarza zajmuje wam na przykład tydzień, jest misją, że w pierwszy dzień szukacie w internecie informacji, zapisujecie numer, w drugi się przygotowujecie, w trzeci dzwoni w końcu, nie? Tak jest troszkę. Taka mała rzecz, a tyle stresu i niektórzy mają ten dar, że zupełnie się tym nie przejmują i po prostu łapią za telefon i biorą sprawę w swoje ręce. Myślę, że tacy ludzie mają zadatki na bycie menedżerem i tak dalej, więc tu pozdrawiam swoją menedżerkę, bo jest cudowna w tym. Ale są też tacy ludzie, którzy właśnie zanim do kogoś napiszą, to muszą spreparować notatkę w telefonie, przemyśleć ją. Pamiętam, jak dzwoniłam właśnie do jednego z producentów, żeby z nim porozmawiać o jakiejś tam współpracy, to zanim wykonałam telefon, zapisałam sobie na kartce, co mu powiem, żeby ze stresu nie pomylić słów i nie powiedzieć jakiejś głupoty. Więc to są głupie może czasem takie rzeczy w głowie, ale one są chyba u osób, które są nieśmiałe, czy mają jakiś właśnie nadmiar różnych myśli i Marysia do takich osób należy, więc do fryzjera nie było tak łatwo się umówić. No to Mary, kończąc już rozmowę troszkę o książce, bo już się rozgadaliśmy bardzo, przelecieliśmy troszkę po różnych rozdziałach. Moglibyśmy zakończyć na pewno tym wątkiem taty i mamy, dlatego że to też jest ważny wątek. No to mówi oczywiście, jeżeli nie najważniejszy, dlatego że no, ta książka przede wszystkim dla wszystkich osób, podkreślmy, to jest historia Marysi, taka historia życiowa, różne przemyślenia, co lubię, czego nie lubię, różne wspomnienia, różne przeżycia, więc no samo życie po prostu, tak możemy to określić, bo są różne rzeczy rozmaite, czy takie prozaiczne jak krewetki, które rozdział o krewetkach, które bardzo Mary uwielbia, jak na przykład historie właśnie związkowe, czy opisywanie swojego taty, czy mamy. No właśnie, jeżeli moglibyśmy jeszcze zakończyć, wydaje mi się, że tym motywem powinniśmy. Twoja mama jest bardzo często w tej książce, twój tata też jest i to też było dla ciebie bardzo ważne na pewno, bo to często jest robione bardzo subtelnie. To nie jest robione nachalnie, ale widać przede wszystkim, jaką miłością darzysz rodziców, jaką darzyłaś. Tak, dla mnie ta relacja jest chyba życiowo najważniejsza, bo choć mojej mamy już nie ma, no to właśnie rzeczy, które mi mówiła, albo rzeczy, które po sobie zostawiła, to one są ze mną, one żyją ze mną, nawet grafiki, które widzicie za mną, to są autorstwa mojej mamy, cały pokój jest w nich, mam mnóstwo jej wierszy, ona była też projektantką mody, więc ciuchy, w których chodzę, często są jej projektu i była takim moim dobrym duchem, taką też osobą, która wspierała od dziecka, namawiała do spełnienia marzeń. Z tatą z kolei mam cudowny kontakt do teraz, bo bardzo mnie wspiera muzycznie, bo był muzykiem, basistą, więc doskonale rozumie, co to znaczy jakby marzyć o tym, aby jeździć, grać koncerty, poznawać ludzi, muzyków, rozwijać się, doskonale rozumie, co to znaczy chcieć kupić sobie nową gitarę, zbierać na nią i to jest bardzo miłe, że mnie w tym jakby też tak podbudowuje, czasem podwiezie na koncert, albo czasem może naprawić wzmacniacz. To jest dla mnie ważna relacja. Uważam, że też relacje z rodzicami bywają bardzo różne i ja miałam duże szczęście w życiu, że u mnie one były takie, są z tatą takie no po prostu bezproblemowe, bo wiem też, że wiele osób ma pod górkę. Wielokrotnie moi znajomi za czasów licealnych mieli wojny z rodzicami, bo
powiedzmy, że chcieli zostać właśnie muzykami, rodzice jednak byli bardzo na nie i gdzieś tam namawiali, że zabrać się za porządną robotę. Było mi smutno na to patrzeć, że na przykład nie dostają takiego wsparcia od rodziców w temacie spełnienia swoich marzeń i dlatego też myślę, ten wątek się przenika, bo ta relacja, ona na pewno zbudowała też cały charakter Marysi i tą postać. Też to, co ładowali mi rodzice do głowy, że trzeba być osobą odważną, nie bać się, że trzeba czasem postawić, zaryzykować na jedną kartę. To wszystko gdzieś tam w tej książce też jest, że ostatecznie, mimo tego, że Marysia jest osobą nieśmiałą, czasem strachliwą, właśnie wstydliwą, to ostatecznie potrafi złapać w sobie tą taką werwę i jak już tak poczuje to, to umie swoje osiągnąć. I też każdego do tego namawiam, żeby spróbować takie uczucie w sobie wygenerować, bo każdy z nas jest jakby, no myślę, że tego wart, żeby spełniać marzenia, a nie się spalać w jakichś pracach czy aktywnościach, które nie sprawiają przyjemności. Mary, Marysia kończy książkę słowami: chyba warto cieszyć się życiem, chyba nie jest aż tak źle, chyba jestem jednak szczęśliwa. Ja na zakończenie tej rozmowy o książce chciałbym, żebyś ty własnymi słowami, bo ja wcześniej powiedziałem troszkę, jeżeli mogłabyś właśnie podsumować troszkę tę książkę dla naszych słuchaczy, widzów, nie wiem, może być to nawet, mogą być nawet dwa zdania od autorki dla osób, które jeszcze nie przeczytały, które chciałyby sięgnąć. A czemu? Może nie czemu warto, ale co może tam ktoś znaleźć? Myślę, że książka namawia do tego, żeby właśnie wbrew pozorom i wbrew tytułowi cieszyć się życiem, odnajdywać w małych codziennościach jakąś radość i nie żałować tego, bo życie jest krótkie, jest ulotne, szybko się kończy. W tej książce też to rezonuje, bo pisze tam o utracie mojej mamy i jak ta utrata też wpłynęła na postrzeganie życia moją głową, że przecież osoba może się w jeden dzień nagle rozpłynąć, niestety. I jest to mimo wszystko książka, która ma poprawiać humor. Marzy mi się, żeby wylądowała z ludźmi na wakacjach, na wyjazdach, żeby rozśmieszała, żeby nas zrzeszała. Więc książka jest dla wszystkich, którzy trochę lubią szaleństwo, lubią eksperymenty też słowne. Sięgnijcie się, przekonacie. Nie będę wam spoilować zakończenia, dlaczego takie, a nie inne. Także musicie się przekonać, co się stało z Marysią i przeczytać po prostu. Mary z Polski, jestem Marysia i chyba się zabiję. Dzisiaj to właśnie książka, którą tak troszkę z Mary omówiliśmy. Zachęcamy oczywiście po sięgnięcie przede wszystkim po wersję fizyczną, ale e-book, tak jak ja, też bardzo polecam, bo ta treść jednak zostaje z nami, nie do końca z wizualizacjami, ale ja sobie potrafiłem to wyobrazić, że to ma być na środku. Taki zmysł trochę pomógł. Mary, jeszcze na koniec, jakbyśmy mogli powiedzieć, gdzie możemy na przykład książkę przede wszystkim złapać, gdzie możemy ją zamówić, kupić. Jest wiele miejsc takich, gdzie w internecie można zamówić, a chciałoby się na przykład z autografem, to jest taka szansa na stronie sklepu z muzyką www.sklepzmuzyka.pl. Zresztą u mnie na Instagramie jest do tego odnośnik i tam w uwagach, jak wpiszecie, to mogę wam sprezentować autograf, ale też właśnie stacjonarnie u nas w Polsce można kupić. Przez internet właśnie trzeba szukać w różnych miejscach typu Empik, czy różne takie właśnie portale zajmujące się sprzedażą książek, bo wiem, że książka jest naprawdę na wielu portalach, także mam nadzieję, że jest też gdzieś wysyłka poza nasze granice i że ta książka wyfrunie. To byłoby wspaniałe zobaczyć ją gdzieś tam jeszcze, nie tylko w Polsce. Super by było. Mary z Polski była dzisiaj moim i Państwa gościem w Polskim Radiu Chicago. Premiery muzyczne. Omawialiśmy dzisiaj książkę Mary, która, jeszcze raz podkreślę, ma tytuł Jestem Marysia i chyba się zabiję. Dzisiaj Mary, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dzięki, bardzo mi było miło i super było Cię poznać. Mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo. Miło było Cię poznać. Mam nadzieję, że uda się porozmawiać też przy płycie, jak będziesz miała jakieś... Masz jakieś plany w tej chwili, jeżeli chodzi o samą muzykę? Pewnie coś się rodzi i na razie oczywiście się zajmuję książką, ale muzyka będzie, także chętnie wrócę z muzyką, jak będzie już. Hello, tutaj Mary z Polski. Będzie mi bardzo miło, jak posłuchacie moich piosenek w Polskim Radiu Chicago, ale też jak sięgniecie po moją książkę, którą ostatnio wydałam. Także zapraszam i pozdrowienia. Au!